Dzień dobry, Kosz Kadra. Ostatni dzień zgrupowania w Wałbrzychu, ostatni dzień tego pierwszego etapu przygotowań. Mateusz Ponitka, dzień dobry. Ostatnia szansa, żeby porozmawiać z zawodnikami. Tak? Ostatnia szansa, żeby porozmawiać z zawodnikami? Myślę, że nie, ale no teraz jest taki media day, można powiedzieć, tak? Rano sesja, teraz wywiady, tutaj chłopaki też widziałem, że udzielali. No a ja... No a później będzie, wiesz, będzie już praca, już koncentracja na tym, co mamy zrobić, na zadaniu. Do tego zadania przejdziemy, ale tej pracy było sporo w ostatnich 10 dniach. No sporo. Mieliśmy troszeczkę skrócony tutaj obóz w Wałbrzychu. Kiedyś przyjeżdżaliśmy tutaj chyba na 2 tygodnie, w tym roku 10 dni, ale intensywność, można powiedzieć, że troszeczkę wzrosła. Po 2 treningi dziennie, praktycznie przez cały okres trwania tego obozu. I okej, no cieszymy się, że jest to już za nami, bo to, nie ukrywajmy, jest no, taki męczący okres dla, tak, okres dla zawodników, no bo nie ukrywajmy też tego, że tak na dobrą sprawę teraz my robimy sobie też przygotowanie pod sezon notabene i każdy dzień, praktycznie każdy chce wykorzystać w maksymalnym stopniu, no i to zmęczenie gdzieś tam się nawarstwa dzień po dniu. I koniec jest taki dosyć przyjemny, że już wiemy, że już teraz mamy ten najcięższy okres za sobą, teraz już takie przyjemniejsze w postaci meczów czy takich lżejszych treningów i podróży. Czasy przychodzą. Ale ty przecież jesteś zawodnikiem, który mówi się, że lubi ciężko popracować. Ja lubię, oczywiście, że lubię i trochę mi nawet tej pracy brakowało, ponieważ w tym roku dosyć wcześnie skończyłem sezon. I miałem, trenowałem indywidualnie, sam miałem rozpisane programy różnego rodzaju i sam gdzieś tam trzymałem ten reżim treningowy, aczkolwiek no, jak się przyjeżdża na kadrę, jest większa grupa, też inna jest motywacja, też inne są te treningi, duża radość i tak jak mówię, myślę, że każdy, który tu przyjechał, ma tą satysfakcję z tej pracy, którą wykonaliśmy. No, myślę, że i dominator, i tutaj trenerzy pod względem taktycznym przygotowali nas dobrze do zbliżających się mistrzostw świata. Nie powiem, że super, bo to będzie ocenione na mistrzostwach świata, ale na pewno dobrze czujemy się na siłach, żeby jechać i walczyć. Wspomniałeś już o tych mistrzostwach świata. Czy ten obóz w Wałbrzychu różnił się pod względem takiej ekscytacji? Bo to nie jest przygotowanie do Eurobasketu, co było w poprzednich latach. To jest przygotowanie do czegoś historycznego. To znaczy na pewno da się wyczuć tą taką otoczkę tego, że to jest trochę inaczej, tak? Dzisiaj był prezes, byli przedstawiciele też Suzuki, byli przedstawiciele Aerowatchu. Także no to jest troszeczkę inaczej, tak? Eurobasket mimo wszystko, gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten Eurobasket zazwyczaj udaje nam się awansować i mamy szansę występować wśród najlepszych drużyn w Europie. Teraz jest trochę inaczej, tak jak powtarzam już po raz kolejny, to są mistrzostwa świata i jedziemy grać z najlepszymi zawodnikami na świecie, nie tylko w Europie. I w tym wypadku też ta otoczka jest troszeczkę inna, powiem tak. I fajne to jest, na pewno coś, jakieś takie odstępstwo od normy dla nas. Aczkolwiek mówię, no my przede wszystkim skupiamy się na sobie, żebyśmy my byli gotowi na te mistrzostwa. I myślę, że krok po kroku teraz w tych meczach przygotowawczych będziemy do tego dążyć. Mecze przygotowawcze. Zaczynamy od turnieju w Pradze. Dosyć egzotyczni rywale. Zresztą egzotyczni rywale muszą być, bo na Mistrzostwach Świata gramy z tą egzotyką. My też pewnie jesteśmy dla nich egzotyczni. Natomiast chyba to jest dobry plan, żeby pograć właśnie rzeczywiście troszeczkę teraz Jordania, Tunezja. No, ja uważam, że właśnie powinniśmy jak najwięcej takich meczów grać. I fajnie, że udało się to zorganizować, ponieważ tu w Pradze będziemy grali, tak jak mówisz, z egzotyką. Potem pojedziemy jeszcze na 3 mecze do Chin, gdzie też będzie, z tego co pamiętam, jakieś egzotyczne, chyba Nigeria, tak? Dobrze mówię? Jeszcze 2 inne zespoły. I to ja uważam, że to jest świetne dla nas, ponieważ, tak jak mówimy, Eurobasket to jest coś innego. Wiemy mniej więcej, z czym to się je, wiemy, gdzie zawodnicy grają. Albo jest to Euroliga, albo gdzieś tam europejskie kluby, albo NBA, gdzie mamy szansę ich obserwować na co dzień i każdy z nas mniej więcej jest w stanie powiedzieć, na co danego gracza stać. Tutaj wchodzimy troszeczkę w nieznane. I tak jak często się tak na dobrą sprawę mówi, że Mistrzostwa Świata różnią się trochę poziomem od Mistrzostw Europy. Można trafić na fajne losowanie, na fajną grupę i
i pociągnąć aż do samego końca. No, ja tak na dobrą sprawę jestem też tego przykładem ze względu na mistrzostwa U17 sprzed chyba 8 czy 9 lat. Z 9 lat. 2010. Tak, 2010, sprzed 9 lat, gdzie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, ogoliliśmy wszystkich, a za rok już nie było tak łatwo, tak? Czy tam nawet rok wcześniej już nie było tak łatwo na Mistrzostwach Europy, tak? Także wydaje mi się, że na pewno jak najwięcej takich meczów z egzotycznymi, jak to powiedziałeś, zespołami może tylko działać na naszą korzyść. A pamiętasz siebie z tych przed 10 lat, kiedy, jak się ekscytowałeś tym, że idziesz na Mistrzostwa Świata U17 i jak się ekscytujesz dzisiaj? Wiesz, jak jesteś dzieciakiem, który ma tam 17 lat i nagle okazuje się, w sensie wywalczyliśmy to, tak? Nie, to się nagle nie okazało, tak? Wywalczyliśmy awans do Mistrzostw Świata i to tak powoli zaczyna do ciebie docierać i zaczyna się przygotowywać. Mówisz, pierwsza myśl, no to chcesz zagrać z Amerykanami, tak? Koniec końców się to udało. Potem są najlepsze zespoły z Europy, potem są najlepsze zespoły z innych regionów świata, tak? Graliśmy z Australią, graliśmy z Koreą, graliśmy no, europejskie, Serbia, graliśmy z Kanadą. Także no, super doświadczenie, zresztą było w Hamburgu. Już później w tej dalszej fazie tych mistrzostw, gdzie awansowaliśmy do kolejnych rund, przyjeżdżało coraz więcej kibiców polskich. Także no, to były super przeżycia i ja nie ukrywam, że dla mnie to był taki życiowy turniej, jeżeli chodzi o młodzieżową koszykówkę. Historyczny sukces też dla Polski, wicemistrzostwo świata. Myślę, że wcześniej tego nie było i myślę, że też będzie mimo wszystko trudno powtórzyć na dzień dzisiejszy, jak patrzę gdzieś tam w przyszłość ten sukces. Dlatego gdzieś tam ta duma jest z tego, że się udało, ale teraz już trochę inny poziom. Jesteśmy w seniorskiej reprezentacji i to też jest takie spełnienie marzeń, tak? Ja często podkreślałem to, że reprezentacja Polski dla mnie jest na pierwszym miejscu i w sercu bardzo, bardzo głęboko i za każdym razem, kiedy mogę, będę przyjeżdżał i będę pomagał. I mam też gdzieś tam wewnętrzną satysfakcję, że udało się doprowadzić też do historycznego sukcesu, czyli do samego awansu. A co dalej? Pokaże czas. Czas pokaże. A powiedz, myślisz, że to doświadczenie sprzed dekady może ci jakoś pomóc teraz w Chinach? Na pewno, na pewno, bo no, tak jak mówię, brałem udział na dwóch mistrzostwach świata już, było to w Hamburgu i w Łotwie, i na Łotwie. Także gdzieś tam te wspomnienia zostają, że mimo wszystko te zespoły, one trochę powielają pewne schematy, tak? Bo europejskie, juniorskie zespoły grają no, mimo wszystko podobnie do gdzieś tam tych seniorskich. I podejrzewam, że juniorskie zespoły, czy to z Australii, czy gdzieś tam, nie wiem, z Korei, z Chin, mają podobne wytyczne, jeżeli chodzi o szkolenie, jak seniorskie, tak? Bo gdzieś tam ta kontynuacja tych programów musi być. Także wydaje mi się, że mniej więcej wiem, czego możemy się spodziewać po naszych rywalach i teraz już zostaje tylko oczekiwanie na scouting dokładny, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o poszczególne akcje, które grają w meczu, rodzaje obrony, które stosują. Także na pewno jakieś takie doświadczenie z przeszłości i gra na tych najważniejszych turniejach i w tych najważniejszych meczach zostaje i mam nadzieję, że mi to gdzieś tam też pomoże. Okej, okay, a jak bardzo nie lubisz pytań o to, po co jedziemy do Chin, w jakim celu, o co będziemy grać? No bo wydaje mi się, że każdy jedzie w tym samym celu. Każdy zespół, który tam jedzie, chce wygrać. My też jedziemy wygrać Mistrzostwa Świata, tak? No to brzmi... Okej, okay, może nierealnie, może nasze szanse są małe, tak? Ale każdy, no nie wiem, wydaje mi się, że żaden z zawodników nie jedzie po prostu na Mistrzostwa Świata na wycieczkę, tak? Żeby zobaczyć Chiny, pozwiedzać, a przy okazji zagrać mecz, tak? Każdy jedzie, żeby wygrać i ja uważam, że my powinniśmy też z takim nastawieniem przystąpić do rozgrywek grupowych. Chcemy wygrać każdy mecz. Gdzie zajdziemy, to czas pokaże, tak? To zweryfikuje przeciwnik, to zweryfikuje dany dzień. Ale nasze nastawienie jest takie, żeby spróbować wygrać jak najwięcej. Spróbować wygrać jak najwięcej, mówi Mateusz Ponitka w ostatnim wywiadzie przed Mistrzostwami Świata? Nie, no myślę, że nie w ostatnim, ale tutaj kończącym kamp w Wałbrzychu. To wieńczącym pierwszy etap. Tak. I zobaczymy, co dalej. Nie, no mówię, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw. Dziękuję bardzo. Dzięki.